W poprzednich odcinkach opowiadałem o bohaterach, których sława rozeszła się daleko poza region ich działania. Dzisiejszy odcinek poświęcam zatem innemu żołnierzowi polskiego podziemia podczas II wojny światowej, mianowicie Piotrowi Żudrakowi. Piotr Żudrak urodził się w 1918 roku w Radziwiłłowie na Wołyniu. W rodzinie z tradycjami niepodległościowymi, a to głównie za sprawą jego ojca, który był oficerem Legionów. Piotr ukończył Państwowe Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Później rozpoczął naukę w tamtejszej Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty. I po roku nauki został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Tam zaprzyjaźnił się z Wacławem Rejmakiem, późniejszym słynnym Ostoją. Podczas wojny walczył m.in. w bitwie pod Kockiem, gdzie został ranny. Po wyleczeniu ran, już po kapitulacji Warszawy, wrócił do Grudziądza. Został tam jednak aresztowany i osadzony w obozie jenieckim w Laskowicach Pomorskich, skąd udało mu się uciec, aczkolwiek nie na długo. Po kolejnym aresztowaniu wysiedlono go do Krakowa. W Małopolsce wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, skąd po pewnym czasie przeniesiono go do Garwolina, a dalej do Białej Podlaskiej, gdzie w 1943 roku został oficerem obwodu AK Biała Podlaska. Przyjął pseudonim Tadeusz. W kwietniu tego samego roku z rozkazu Sądu Podziemnego na dworcu w Białej Podlaskiej wykonał wyrok na lokalnym kolaborancie gestapo Michale Szymańskim. Cała akcja przebiegała następująco. Kontrwywiad AK otrzymał informację, że popołudniem 26 kwietnia Szymański zjawi się w biurze firmy budowlanej Paprockiego przy ulicy Łomaskiej. Miał on tego dnia odebrać paczki żywnościowe i kilka butelek likieru dostarczone z wytwórni wódek i likierów w majątku Cieleśnica. Żudrak postanowił się zasadzić na niego właśnie w tym miejscu. Plan się powiódł i mimo stawianego przez Szymańskiego oporu AK-owcowi udało się wykonać wyrok. Po całej akcji zamachowiec najzwyczajniej w świecie odjechał rowerem z miejsca zdarzenia i skrył się w lesie. Akcja ta odbiła się szerokim echem. Dowództwo obawiało się, że Tadeusz może zostać zdekonspirowany, dlatego skierowało go do obwodu Łuków, w którym w maju 1943 roku objął dowództwo 5 rejonu AK Wojciechów. W nowym miejscu szybko nawiązał kontakt z dawnym kolegą ze szkoły w Komorowie, porucznikiem Wacławem Rejmakiem, pseudonim Ostoja. Poza swoim regionem Tadeusz działał także w dowództwie obwodu Łuków, pełnił w nim obowiązki oficera do spraw szkoleniowo-organizacyjnych. Po wkroczeniu na tereny wschodniej Polski Armii Czerwonej wraz ze swoim oddziałem nie poddał się i dalej kontynuował podziemną działalność, wykonując rozkazy dowództwa AK. Jednak w ostatnich dniach października 1944 roku doszło do tragedii. Żudrak otrzymał wówczas od porucznika Ostoi rozkaz przeniesienia na stanowisko komendanta rejonu pierwszego w obwodzie Łuków. Zmiana związana była z obawą o coraz większy rozgłos Tadeusza, jaki zdobył w swoim rejonie. Podejrzewano także, że zaczynają się kręcić wokół niego ubeccy agenci. Dlatego na kilka dni przed przeniesieniem podporucznik Żudrak zorganizował pożegnalne spotkanie ze swoimi sztabowcami, kilkoma innymi członkami oddziału w szkole w Hermanowie pod Wojciechowem. Na owym spotkaniu miał zamiar także wręczyć nominację na wyższy stopień i przekazać swoje ostatnie dyspozycje. Jednak nikt nie spodziewał się, że tego dnia dojdzie do zdrady wśród jego podwładnych. Zaledwie kilka minut po rozpoczęciu spotkania zebranym zameldowano o tyralierze złożonej z około 20 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, która wkraczała do wsi od strony miejscowości Ciężkie. Ubecy kierowali się bezpośrednio w kierunku szkoły, ostrzeliwując budynek już z daleka. Część partyzantów uciekła przez okna, Tadeusz natomiast wybiegł na plac szkolny. Ranny postanowił ukryć się przed ostrzałem w pobliskich zabudowaniach. Tymczasem ubecy przeszukiwali całą okolicę placówki. W końcu w desperackiej próbie ucieczki Żudrak wyskoczył z kryjówki i niemal od razu został trafiony. Zdołał jedynie dobiec do bramy. Ciało Żudraka ubecy pozostawili na polnej drodze. Funkcjonariusze kazali go pilnować kilku mieszkańcom, podczas gdy sami w obawie przed partyzantami ukryli się w samochodach, oczekując własnych posiłków z Łukowa.
W razie ewentualnego odwetu lub większej akcji w ramach zemsty ze strony partyzantów, przybyłe dodatkowe jednostki UB z Łukowa wzięły ze sobą nawet działko przeciwpiechotne. Ciało podporucznika Piotra Żudraka przewieziono do Łukowa i ku przestrodze wystawiono na widok publiczny. Wkrótce wywieziono je w nieznane miejsce.